Już zaczyna stygnąć, bo wyłączyłem tą grzałkę, bo tutaj się troszkę zaczęło już zbyt mocno rozgrzewać, ale włączyłem ją ponownie i zobaczymy, co będzie dalej. Tworzywo to jest polietylen o grubości 1 mm. Tylko właśnie zauważyłem, że się to z jednej strony troszkę tylko nagrzało bardziej, a z drugiej strony mniej. Zaczyna się robić przezroczyste. Może powinienem założyć rękawiczki. Przydałaby się w środku jakaś cyrkulacja powietrza, żeby to ładnie rozprowadzać po całości. No, ciekawe, co z tego wyjdzie. Mam nadzieję, że się nie przerwie. Z tej strony tak bardziej grzeje chyba. Boję się, żeby się nie przepaliło tu gdzieś na środku. Czy to się coś tu robi? Jeszcze. Musi się zrobić tutaj na brzeszkach, żeby dobrze się zassało powietrze. No, jeszcze chwilę. Ugięcie. Oby się nie przerwało. Dobra, próbuję. Ustawię to tak. Wyłączę piekarnik. Włączam odkurzacz.
Tu się przerwało. Tutaj tak wygląda to. Trochę wełna się poopalała. No dobra. Czy coś z tego będzie? Coś będzie, tylko trzeba poćwiczyć. O, zapomniałem o tym, że to spadnie. Pierwszy element. Nie wygląda to zbyt dobrze, ale wiadomo, że to pierwsze są rzeczy. No. Obym odzyskał metrówkę, miarkę. Bo akumulator to i tak już nie działa. Myślę, że jakbym dał jakieś inne tutaj tworzywo, lepsze do termoformowania, wyszłoby to trochę może lepiej, ale spoko. Zbudowałem tą maszynkę, żeby zrobić tak naprawdę dwa takie elementy leja, ale może się przyda jeszcze do czegoś innego. Tak z ciekawości chciałem zobaczyć, jak to będzie, jak to się robi takie rzeczy.